Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj nasz dzień. Dzień Międzynarodowy Dzień Fotografii. Jest XXI wiek, ale ja ciągle myśląc o fotografii, myślę o tej, która finalnie ląduje na papierze, czy to z drukarki, czy spod powiększalnika, albo jest w albumie. Fotografia to nie są te aparaty, Lightroomy i tak dalej, tylko to jest ten efekt finalny, do którego te wszystkie narzędzia pozwalają nam dotrzeć. Z tej okazji pokażę Wam moje ulubione albumy fotograficzne. Mam ich kilka, lubię je zbierać. To jest zawsze fajna taka książka, do której można wrócić. Na pierwszy ogień idzie Augustis. O, wyostrzył się. To jest fajna rzecz. To jest album białostockiego fotografa sprzed wojny, który wyemigrował. Jego negatywy, szklane negatywy, cudem zostały odnalezione. No i ekipa białostocka wydała album, który jest moim zdaniem niesamowity. I to jest fajny przykład tego, jak fotografia może funkcjonować długo po nas. Może się odnaleźć. I właśnie zastanawiam się, czy po nas zostaną pliki, twarde dyski i tak dalej. Czy przy jakimś większym spięciu to wszystko pójdzie w niebyt. Więc może faktycznie drukujmy zdjęcia i może one dzięki temu zostaną. Teraz czas na portrecistę. Jeden z moich najbardziej ulubionych portrecistów. Już o nim wspominałem w odcinku wcześniej. Anton Corbijn. Fotograf. Ostrzy? O, ostrzy. Reżyser. Fotografował YouTube. Fotografował gwiazdy, estrady, dużego i małego ekranu. Sam zaczął kręcić filmy. No, tłuste portrety, ale nie takie wymuskane, tylko takie z pazurem. Takie, gdzie bardziej chodzi o kadr, o emocje, o nastrój, a mniej o to, że fotografowana osoba musi mieć wymuskaną skórę. Teraz czas na mojego ulubionego fotografa ulicznego, Alexa Webba. Alex Webb i jego... O, etui wyjeżdża. I książka o Stambule. O jednym z moich też ulubionych miast. Alex jest mistrzem łączenia, łapania chwil na ulicy z kolorem, idealną kompozycją i robi to wszystko z wyczuciem, smakiem, bez niepotrzebnego efekciarstwa. No, to jest mistrz. Teraz krajobraz i to też taki oryginalny gość, który nazywa się, chyba gość, Jung Yin Lee. Książka wygląda w ten sposób. Ostrzy. Tu chyba ostro. Unnamed Road. Bardzo klimatyczne krajobrazy, takie w ogóle z pogranicza fotografii konceptualnej, takiej trochę kreacyjnej, ale ma to naprawdę mega klimat i nastrój. I fajny pomysł postprodukcyjny. Zobaczcie, jak to wygląda. Teraz wracamy do portretu, ale rzecz taka trochę do pooglądania i trochę do poczytania. Królowa portretu Annie Leibovitz i jej książka, w której opowiada o swojej drodze pracy. Rzecz warta przeczytania.
dużo nauki dla siebie. Przynajmniej ja wyciągnąłem, ale myślę, że każdy, kto chce lepiej portretować, powinien przeczytać, a przynajmniej przejrzeć tę książkę. Na koniec zostawiłem rzecz taką w sumie najsmutniejszą. Black Passport Stanleya Greena. Znowu łapiemy ostrość. Ale tutaj tak zerkam, bo mam ekran podglądowy i widzę, czy jest ostro, czy jest nieostro. O, i teraz jest chyba ostro, tam przy mojej twarzy. Stanley Green był jednym z bardziej wziętych fotoreporterów i to głównie tym od konfliktów wojennych. Robił zdjęcia dosyć przygnębiające, co się chyba przełożyło na jego depresję i niestety samobójstwo. Niemniej jednak ta książka jest ciekawą książką, też do poczytania i pooglądania o tym, jak wygląda praca fotoreportera i radzenie sobie z tym, co fotoreporter widzi pracując. No i to by było na tyle. Klasycznie, jak widzu drogi, podobało ci się to, co przed chwilą obejrzałeś, poproszę o kciuk. A jak chcesz wiedzieć o kolejnych produkcjach, poproszę zasubskrybuj kanał. Do następnego.